No, ja muszę iść na obiad, a nie na... Ja zagrychę. Na rosołek. Ja to dla mnie zupa to jest zagrycha, żeby podrażnić żołądek, żeby potem móc zjeść obiad. Med mówisz, tak? Matuli. Med 10, tak. Żebym jeszcze nie był ślepy, to bym wybrał. Możesz filtry ustawić. A tam, bez filtra lepsze. Nie wiem, nie paliłem nigdy. Ja paliłem kilka razy w życiu, ale uważam to za głupotę. Możesz zrobić mi obiad. Czemu na 15? Klikaj. Zadzwoń mi tak z 10 minut wcześniej. Dobra, to trzymaj się. No to trzymaj się. Dobrze, dobrze, że mówisz to po imieniu, bo migrenę to może mieć królowa angielska, a ciebie to wiesz co. Dokładnie. Dobrze, że się rozumiemy. Stary! No dobra, trzymaj to się. To sobie wyłącz mikro może, nie? Przekończyć. No to dochodź tam, na razie. Okej. Okay. Kurde, aha, bo ja na... No właśnie, może byś raczył mikro wyłączyć, co? Na TeamSpeaku mam innego binda niż na Discordzie, a ja ostatnie 3 lata na Discordzie spędziłem. A ja tak słucham po prostu i tak mówię, ej, stary, ej! Słuchawki miałem zdjęte, jak gadałem. Grubo. Dobra, ja to jadę no do miasta chyba. Pan. Do miasta? No do miasta, zrobić tam do miasta. Porządek. Widzisz, jakiego fajnego medzika ja mam? Fajny, fajny. Fajnie pomalowany. Mhm. Zeskrobałem ten kamuflaż ISA 6, bo i tak już nim nie gram. Mhm. O, ISA 6 też można odkurzyć. Ja ci powiem, no ostatnio... No właśnie mam dużo takich koncepcji na serię poza samym komputerem, tylko no muszę uzbierać na Patronite na tą nieszczęsną kamerkę. Tak czy inaczej, kupiłem sobie ostatnio zestaw klocków Kobi, wyobraź sobie. Widziałem. No po prostu miazga. Jak ja się ubawiłem składając te klocki. Oczywiście no ja się tym nie planuję bawić, to mnie będzie na półce stało, ale... No bo już swoje lata nic sobie nie było mam. Kurde! Jaki miętus! Help. Poczekaj! Dobra. Porobię ci go. Zablokuję go! Kurde! Stój! Dobi. Dobra. Co on tu w ogóle chciał zrobić? Wow, to było grube. No, ale fajna taka akcja na początek, ale co on chciał tu osiągnąć? No miał mocny pojazd, liczył na to, że magazynkiem kogoś pokona. No ja potem przyjechało dwóch Rusków i go wyjaśniło. No wiesz, no nie dość, że topki, to jeszcze dychy, nie? Na no, nie dość, sekund, że topki, to 8 jeszcze... sekund przeładowanie 440 średniego, czego chcesz więcej? No ty tamten średni masz fajny. Spodobałby ci się. Jedziemy? Mhm. O, czyli będziemy się tam rozkiwiać. On jest troszeczkę wolniejszy od 140. U, rzeczywiście. Pancerniejszy, dużo pancerniejszy jest, no i 122. Mhm. O, to tam nie, tam nie, tam nie. Bił. No, obieg, znaczy grill. Czekaj, idź! Do środka, żeby nie tłukli czasem. No właśnie wiem. Dobra, no to jesteśmy w bardzo zdupionej sytuacji teraz. No grillek, to słabo trochę. Chyba, że się cofnie. A nie, nie, cofnąć się nie cofniemy, bo już cała nasza drużyna tu jest. Tak, jadę za SMM! Tam jest Emil. No to widzę. Też nagroda za ten. Za dwie pechy wystrzelał, Emil. Trzy pechy wystrzelał. Emil 3. Tak. Jedziemy. Tam. W każdym razie ja jadę. No już podążam. Podążam. No ten czołg jest troszeczkę wolniejszy, nie? Masz jeszcze jeden magazynek, uważaj. Mhm, widzę. Tylko, że Emila trzeba teraz gnębić, bo się wystrzelał. Rozumiesz? To chcesz pod grilla wyjechać? Oj, no właśnie. Chcę. Dobra, sklejkę mu zrobię. O, jak mnie dupnął! No, dupnął ci. Niestety. Ale sklejkę mu zrobiliśmy temu ISO-owi, to dobrze. Widziałem. Koniec. Nie umknęło to mojej uwadze. Jeżeli grill wyjedzie... Tylko grilla się boję. Jak ja niczego w życiu tego grilla się boję, bo to jednak minus pół HP to jednak boli. No, zabolało mnie. Strzelił grill. Zabolało. Rusek to jest fajny, bo nie dość, że med to jeszcze czasem coś odbić potrafi. No właśnie pałka. Dwa odemile odbiłem. Pałka ciśnie. Grill, nie! Strasznie dużo tutaj tych magazynków. A nie, bo to nie jest magazynek, dobra. Jak grill strzeli, to powiedz. Strzelił. Tak? No zabrał mi 800 HP. Musiało boleć. No, zabolało za 800 HP, no. Co ci mam dobra, mówić? Dobra, magazynka jednego nie ma. To co robimy z tym grillem w takim wypadku? No jak to bawimy się? No rozpalamy go, mówisz? Strzelił. Ta. Strzelił chyba. Oj! O, ale tą fałkę oklepują. Ale ją oklepują. Jej.
Ale to było, ale urwał, ale to było dobre. Na gąsce grill. Dobra, zobaczę czy mam przestrzał. Nie, za budynkiem dla mnie. Strzelił. Grill strzelił? Tak jest. Dobra. No nie, nie, ale ty się muszę... Minus 480, pilnować, wyjedzie na mnie. Wiesz. Wyjedzie na mnie. A, jeszcze tak, Arta, widzę, no to widzę. Ginę, Arta mnie nie, urobiła. Nie, nie, nie możesz ginąć, zabraniam. Arta mnie urobiła. A mnie to nie obchodzi. Zabraniam ci ginąć, no coś ty. Zapomniałem, że jest. Słuchaj Arta. Się trochę. Ale... O, no i sam zostałem, ojeje. No nasi ci zostawili, TVP uciekł. Ale czemu? Co to tak ma być? No bo... tak. Jak to tak? No, jest jedna z tych bitew, w której drużyna nie siadła, no i tyle, no. Miłego grania. Ach. No 2-6 zrobiłem. Ja 3. To bitwa zła nie była. No nie była, no... Ja co mówię, chciałem tylko dokończyć, bo zaraz będziemy na ten obiad szli. To znaczy ja na rosołek, tak no czy inaczej ja chciałem dokończyć. Trzecią, jak słyszałeś. Chciałem dokończyć odnośnie tych modeli Kobi. Powiem szczerze, złożyłem sobie mój pierwszy model Kobi w życiu. W ogóle bardzo się zdziwiłem, że to jest polska firma. To wyobraź sobie, że to jest taka firma, no jednak eksportują na cały świat. No i taki mają niszę rynkową. To mi się bardzo podoba, bo klocki Lego, co by nie było, starają się nie tykać w ogóle militariów. A klocki Kobi bardzo mocno w ten ryt idą. Oczywiście z Lego zestawów również jakieś tam militaria się zdarzają, ale to są zazwyczaj militaria anonimowe, to znaczy nie wzorują się na niczym z realnego świata, a w klockach Kobi masz realne konstrukcje z prawdziwego świata wdrożone właśnie w świat klocków. To jest super. Ja ostatnio coś składałem, nie wiem, może na początku gimnazjum, może pod koniec podstawówki. No i taki powrót do dzieciństwa, powiem szczerze, ubawiłem się składając ten zestaw bardzo mocno. I jestem zaskoczony tym, jaki tam jest poziom detalu, ile tam jest szczegółów, ile tam jest części takich bardzo mocno szczegółowych, że nawet twórcy mogliby sobie to spokojnie odpuścić, mogliby tego nie robić, a mimo wszystko postarali się to zrobić. Ten model, no to już tak powiem model, tak dumnie prezentuje się na półce. Bałem się, że to będzie taka typowa zabawka, która po prostu wygląda jak zabawka, ale kurde, super ten czołg jest odzwierciedlony, prezentuje się jak prawdziwa maszyna pancerna i też tam jest tyle detalu, że jestem bardzo mocno zszokowany tym, jak on się pięknie prezentuje na półce. Super to wygląda. Może to być takie trofeum, może to być swego rodzaju no takie, taka fajna rzecz, która cieszy oko. Tyle tylko, że też jestem bardzo mocno zaskoczony tym, że to jest bardzo duże. Ja myślałem, że skala Kobi jest znacznie mniejsza, to jest po prostu grzmot, który no stoi takie wielkie bydle na półce. No i też niestety podczas sklejania, składania, jak i po zakończeniu owego procederu zobaczyłem tam kilka bardzo inwazyjnych wad. Tak to moja ocena byłaby zdecydowane bardzo mocne 10 na 10, ale zobaczyłem kilka bardzo inwazyjnych wad i ostatecznie tak wysokiej oceny bym nie wystawił. No ale to tak jak mówiłem, jak będę miał kamerkę, no to będę nagrywał tym podobne materiały poza samym komputerem i będę wam opowiadał o tym podobnych rzeczach, zaprezentuję takie zestawy Kobi, powiem co o tym myślę, czy są dobrze, czy źle wykonane, powiem również o samym no, czołgu historycznym, na którym się te zestawy miały wzorować. Więc seria prawdopodobnie będzie ciekawa, a to czy będzie ona opiewała na jeden odcinek i po tym jednym się już zakończy, czy też być może tych odcinków będzie więcej, to wszystko będzie uzależnione praktycznie tylko i wyłącznie od waszego odzewu. Jeżeli odzew będzie skromny, jeżeli ta oglądalność nie będzie specjalnie wysoka, to po prostu zakończę na jednym odcinku. A jeżeli nie, być może takich zestawów zakupię więcej. Inna kwestia jest również taka... Dosyć liberalnie podchodzisz do tego dawania 10 na 10 wszystkiemu. Nie, no bo jeżeli nie dopatrzyłem się żadnych wad, no to czemu mam nie dać, prawda? Są takie osoby, na przykład jacyś recenzenci, którzy nigdy nie dają dziesiątki, prawda? Bo uważają, że dziesiątka to jest taka wybitność, że nigdy jej nie można przyznać. Ja wychodzę z założenia, że 10 to jest po prostu idealna poprawność. Jeżeli nie możesz znaleźć żadnej wady, jeżeli nie możesz się do niczego przyczepić, no to dawaj dychę, tak? Skoro nie ma wady, no to muszą być same zalety. A same zalety zasługują na dychę. To jest twoja skala, więc ty ustalasz zasady, nie? No ale to jednak tak powinno działać. Nie ma wad, to znaczy, że dycha. No jak bo... nie ma wad. No właśnie. A tutaj mówiłem, że dychy nie przyznam, bo wady jednak tak, są. Tak, tak. Tak czy inaczej, też miałem taki pomysł na miniseryjkę. To była bardzo wielka miniseryjka, dlatego że no, tam nie może być dużo odcinków. Mianowicie samochody z mojego realnego świata. Samochody, które miałem w życiu. Prezentowałbym wam, bo jeszcze mam takie możliwości. Jeszcze mam kontakt z tymi właścicielami, którzy mają moje stare bryki i też no, wyrazili zgodę na to, żebym pokazał taki samochód, gdybym chciał.
Więc mógłbym nagrać taki film o każdym samochodzie, który posiadałem w życiu, który kupiłem w życiu, którym jeździłem i pokazać go właśnie fizycznie, opowiedzieć jakie były wady, zalety, co mi się podobało, co mi się nie podobało, pokazując właśnie każdy jego zalążek. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe. To też była taka troszeczkę historia życia, a troszeczkę właśnie coś intrygującego. Piszcie, co o tym myślicie. Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że to będzie spory przestrzał, dlatego że moje pierwsze samochody, którymi dysponowałem w życiu, to były takie średnie, łamane na słabe, powiedzmy sobie szczerze, używane stare bryki i tak dalej. Nie spoileruj, Słucham? Nie spoileruj. Ale spoilery to moja specjalność. Panie. To zamontuj na ten nowy samochód, jak kupisz Mercedesa, to mu płetwę przypierdziel na bak i będziesz miał. Tak, płetwę rekina. Dokładnie. Bitwa fajna, szkoda, że porażka. Tak to mogę podsumować. Dobra, to co, kończymy, bo my teraz idziemy na rosołek, znaczy ja, ty to idziesz gdzie indziej. Ja nigdzie nie idę, bo jak słyszałeś, jak rozmawiałem przez telefon, się nie wyciszę, dopiero około 3 będę miał. Aha. No to postaram się szybko wyrobić, bo rezerwy mi lecą. Ja wybiorę wnet maciorę i zatańczę z nią. Kolorowych jarmarku, ram pom 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 pom. Nie taką muzykę. Co ci nie pasuje w mojej muzyce? Panie B, bo my tutaj wszyscy razem czekamy. Każdy razem i wszyscy wybieram. Z osobna. No, wybrałem. Ale ja wybieram. Ale ja już wybrałem. Ciężko mi będzie się do ciebie dopasować. Nie możesz? Nie wiem, jaki czołg wybrać. To już ten wiek. Bo nie wiem, czy grać z tobą, jak masz Mausa. No panie, czołgać się Mausem, bierz Mausa i tyle, zagramy taki pluton upośledzony. O Jezu, dobrze, że to nazwałeś po imieniu. Ja wiem. Znaczy jak nas wczyta bez art na miejską mapę, to jest spoko, no. Jedna arta, może być, nie jest tak fatalnie. Tłusty pluton. Jak? Ty się ciesz, że to głównie wybraliśmy. Chociaż w sumie taki pluton też fajna sprawa. No nie wiem. Czemu dychy nie masz pomalowanej? Bo zdjąłem kamuflaże z czołgów, na których mało gram, założyłem na czołgi, którymi gram. Ale to gelda kosztuje. Nie. Nie? Jak masz kupione, to po prostu zdejmujesz, tak jakbyś zdjął na przykład siatkę kamuflażową czy coś. No, tak czy inaczej, a propos gelda, powiem ci szczerze, ja się nie mogę doczekać świąt Bożego Narodzenia i kalendarza adwentowego. Słucham? Zastanawiałem się, gdzie chcesz jechać, bo nie powiedziałeś. W prawo, w te górki. Twój pomysł, tylko, twoja strategia, twoja bitwa. No to, czyli padamy, tak? Nie mam tego Mausa bez gelda nawet, tak często nim gram. Ja mam tak pół na pół, 35 normalnych, 30 tych goldowych. A gdzie hajaki? 3. Może być. Ja wiem, że to trochę mało 3. No jakbyś na takiego grilla grał czy coś, byłoby Jezus, FV strzelił. No, aż zagrzmiało. Fala uderzeniowa przeszła po ziemi. No, zwłaszcza, że ja mam jeszcze dźwięki wgrane dodatkowe. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio mody miałem w tym tytule. No, ja mam cały LGBT na ekranie. Okej. Okay. No, w sensie X-Fire ma, nie? To aha, dobrze, że wyjaśniłeś, bo... To się potocznie na to LGBTQRTVAGD na to mówi. Ostatnio, co ciekawe, nawet z takim, też z jednym z widzów rozmawiałem, dywagowałem sobie na ten temat, bo była tam jakaś parada właśnie LGBT w Polsce, nie pamiętam w jakim mieście. I no, pokazali, najważniejsze była w Białymstoku. Pokazali coś takiego, mianowicie gościu z flagi polskiej i z godła polskiego zrobił sobie tak tęczowo po prostu, to przemalował kolorystycznie i dywagowaliśmy na ten temat, czy to jest profanacja symboli narodowych, czy nie. Jest. Ja uważałem, że tak i że to powinno być karalne i za coś takiego powinien do pierdla trafić, w najlepszym razie płacić bardzo wielką grzywnę finansową. Natomiast no też nie każdy się z tym zgodził. Ja uważam, że jest, bo symbol narodowy jest jeden i niezależnie od naszych orientacji, poglądów czy czegokolwiek, symbol powinien być taki, jak jest, bo no jest, bo on jest po prostu i tyle. Nie dostosowuje się go przecież do tego. Tak, no jeden sobie na czarno malnie, drugi na fioletowo, trzeci na różowo, no i to wiesz. W takim razie ja mogę sobie zamiast orła na godle naszym dopierdzielić, nie wiem, kucyka, Pegaza i co? I powiedzieć, że to jest nasze godło narodowe? Bo no bez orła to by akurat nic wspólnego z godłem nie miało, więc to by już nie była profanacja.
No bo dobrze. To był obrazek z kucykiem, no ale wiem o czym mówisz, ale doskonale. Ale przykleił sobie na przykład zamiast godła na ścianie, nie? No tutaj była dywagacja z tej perspektywy, że osoba, która to zrobiła, no to prawdopodobnie nie miała na celu obśmiać tych symboli narodowych, ale to dla mnie jest bez znaczenia. I tak doszło do tego i tak. Dobrze. No szybko padniemy. Czy szybko? To nie wiem, czy 1000 HP mamy. Myślę, Demesz, że... Co robić? Odjedź. No właśnie, kurde, Kulfon w brzuch nie przyjął z Golda. Kulfon? No przecież zastanawiałem, czemu to się Kulfon nazywa. Z lewej. No, dzik. Dzik się odbił, a przyjął. Ja na Geldzie jadę. Na dychach to wiesz... Ja eliminuję lufy. Fajnie, dobrze. Tylko ten dzik mnie martwi. Ustawmy tu ścianę. Dzik fajnie przyjmuje, to tyle fajnie, tyle tylko, że ja się teraz troszeczkę cofnę, bo ja mam mniej hapsa, właśnie, wiesz? Ja bym ogólnie się cofnął, a mnie zablokowałeś. No staram się to wdrożyć. Wystawiłeś mnie tutaj, kurde, pod trzy czołgi teraz. O Jezus! No co? Czekaj, coś ty zrobił, pomagam. Oruj nie pomogę ci. Oruj mnie, wartość! Nie. Jak to nie? No nie. Co nie? Właśnie sprzeciw. W dupę mnie klepią. Nie przestawię cię, no nie, masz za ciężki jesteś. Schudnij wiesz trochę. Co? To cześć. No to cześć, fajnie było. Powiedz, że laga miałeś. Laga miałem, wiecie, ludziska? To się wytnie. Nie no, takie rzeczy są właśnie najfajniejsze. No pierwszy raz w życiu widziałem Mausa od spodu, więc choćby z tej perspektywy warto to pokazać na kanale. Szkoda no, chciałbym jeszcze jeden pluton dzisiaj Mausem pierdyknąć kiedyś tam. No dobra, żeby nie było monotematycznie, to nie tak zaraz. Nie, coś ty. Zresztą teraz ty wybierasz. Ty se chociaż postrzelasz, ja nie postrzelałem. Taranate! Ej, on ma pony! Co ma pony? No, kucyka ma. Nie ma. A co to jest? To jest jakieś anime. Aha. Mhm, to jest jakieś anime. No tak, z dystansu wyglądało. A gdzie ty mnie tu w wieżę bijesz, ty, wiśniaku? Masz gąskę za karę. I do garażu, patrz. Pyk! No ty se poszczylął. Też umiem fajnie komentować śmiesznie. Fajnie tam leżysz no. Tak bokiem. Mnie to nie wyszło. Pijany Grześ. Wykoleiłem się, okej? Okay? Jeszcze ruskim czołgiem bym zrozumiał, ale nie niemieckim. Co ciekawe, w plockach Kobe też jest Maus. Oktoberfest, masz rację, Oktoberfest. No. To powiem ci, że nawet... Dlaczego ty tu kampisz? Bo może. Fadger go zaraz tutaj saeka. Dobra, jedź, żebym się nie zaświecił. Dobrze. Takie. No nie wyjeżdżaj, bo mnie zaświecisz, powiedziałem coś. Jak wyjedzie, to bokiem, to jest dobrze. O, strzelił. Cześć. Cześć. RNG. Zrzucam na RNG i to no, nie miałem załadowanego golda. Ja też się zgadzam. No moje RNG spowodowało, że czołg się przewrócił sam. Kompletnie bez powodu. RNG. Opuściłem cię. Bo to on cię zabił. No taką tłustą świnią, co kalejkę bił, co się przewrócił. Berliec, potuj. No, na 100 HP-kach. Kurde, dobry ten Maus. W określonych sytuacjach bywa dobry. Jak nie leży bokiem, to na pewno. Teraz ci to będę wypominał. Nie pykło, no. Szkoda, że bitwa przegrana była taka fajna. Żebym wiedział, że się przewrócę, to bym sobie usiadł. Oj, no to jest stara mądrość ludowa. No. Nie no, ja tam 4000 damage'u mam. No to ty masz fajnie, ja to nie wiem, czy nawet 1500 zrobiłem. Znaczy, mnie pechy latały fajnie, ja fajnie tych wrogów tam sobie klepałem, tyle tylko, że no, bardzo szybko przestałem. Pech cię dopadł. Dziwnie się to dymi, tak troszeczkę nierealistycznie, co to w ogóle ma być? A co się dymi? No, przed tobą, to pole, u mnie się dymi, bo się pali. Bo się pali, tak. I się dymi. I są wodotryski, żeby było ciekawie. Gejzery. Tak, gejzery w Rosji. Znaczy, ja rozumiem, o co chodziło twórcom, ale troszeczkę to nie wyszło. Oho, no same medy, a ja jestem Mausem, no to... Flankuj ich, przejdź na drugą stronę i od strony rzeki tam, tędy. I no zajdziesz od dupy. Już biegnę. Ale ciesz się, że nie chcą kapować, tylko chcą walczyć. No, bo easy frag. No, ale też sobie coś tam dupniesz, nie? No, cały raz. Chyba, że nas teraz coś ten obiekt zajedzie 907.
907. Albo jak UDES wyjedzie, to się jeszcze mogę odbić. Bo to UDES. Chłopie, a ty byś broniłbyś którąś z tych flanek tym badżerem, a nie, że se jedziesz. No se jedzie. No, słuchaj, no może, nie? Ja se na wstecznym pojadę. No, tam jest UDES. No, jeden siedzi tam, znając życie, drugi pojechał drugą stroną. No tak, drugi pojechał drugą stroną, to zróbmy mu pułapkę. A potem zatrześnijmy pułapkę. Aha, nie. A jednak nie. Obaj na przód. Pilnuj, żeby go nie okrążyli, bo oni to będą chcieli zrobić. Bo na pewno ja mogę coś przeciwko temu zaradzić, nie? No, pilnuj. Oni Batcha dokrąża. Nie obkrążę. Okrążę. Ten badger z hajeków bije. Chryste, panie, miej nad nim litość. No właśnie. No cóż. Dalej z hajeków. Nie przeładuje się. Bo i po co? Każdy ma swój pomysł na bitwę i co zrobisz? No, ja miałem taki, swój. Żeby się wywalić, no. Że on by pokroił tego UDS-a, no chryste, panie. Ojej. Cześć. Miałeś już powoli obrócić? No, zacznij się obracać, tam. No, patrzę, ty jest zdecydowanie za szybki. Zdecydowanie. Jestem ciekaw, ile ja zrobiłem. Chyba 3 strzały z damage'em udało mi się wykonać, zanim doszło do katastrofy. Gąsienice mi zniknęły, ale jazda. Dobra, teraz tu pytanie. Pytanie na śniadanie. Dziobę sobie herbatki i wasze zdrowie. Będę musiał wcześniej chyba skończyć. I wyścigi zagramy po mojej. Z życiem czy z grom? Z grom. Bo czemu? Tą postać chcą strasznie zrobić. I chcą już od wtorku grać. Ojej, no ale to musisz teraz. To umówiłem się na dzisiaj. A i tak za 20 minut wychodzę. Aha, no to super. No przecież obiad mam, tak? Mówiłem ci, że o 3:00. Ojej, no ale to szybko wyskoczysz, oszamiesz i wrócisz. No tak, no to wiem. Dlatego jeszcze jedno mogę zagrać. No dobra. A potem wrócimy i jedziemy te obiecane wyścigi. No to wyjedziemy sobie jeszcze w jedną solidną batalię pancerną, tym razem Shermanem Loza. Pomyślałem, że mógłbym wskoczyć na tiery. No właśnie nie wyszło mi, bo pomyślałem sobie, że jak teraz akurat nie ma Bertusia przy mnie, nie gram w Plutonie, to mnie dobrze wczyta, to na szóstkach będzie się grało przyjemnie, bo nie będzie ósemek. A tutaj... No cóż. Twórcy bardzo szybko zredefiniowali moje założenia. No, okazało się być zupełnie inaczej. Tak czy inaczej, tak jak mówiłem, no tym razem Belieta przy mnie nie ma z uwagi na to, że musiał lecieć, a ja dwie soczyste bitewki już mam ugrane, więc pomyślałem, że autentycznie coś jeszcze do tego mogę naprosiaczyć i wyjdzie fajny materiał. Tyle tylko, że no mam nadzieję, że cokolwiek tutaj uda się nastrzelać. No, z takim czytaniem teoretycznie tylko jedna arta, to mnie cieszy, natomiast potężne lufy, SU-100. Co tam jeszcze? T-29, Oni, Skorpion, Pantera, Fałka, ojojoj, to też na nią trzeba będzie uważać. Chociaż Fałka to raczej pojedzie na drugą flankę, ciekaw jestem, co spotkamy po tej stronie mapy. Jakiś magazynków to oni raczej nie mają. No cóż, Loza nie ma takiej dobrej mobilności. Zachodzę w głowę, gdzie jedzie nasz Skorpion. Wygląda na faceta, który sunie typowo do zwarcia. Jest mobilny, więc być może na tym chce ugrać jakiś swój sukces, że wjedzie na górkę, zanim tam zdążą prze... Serio? No przecież jeszcze się bitwa nie zaczęła, jeszcze nawet nie wyjechałem na wroga. Goddammit, no jakieś jaja. Już nie ma hapsa, no dziękuję bardzo. Bullshit totalny. Trochę analny. Nie no, z dupy to było. Z dupy do buzi, panie. Przytuliłeś pestkę, cieszy mnie to. Zdobyłem miejscówę, która daje przewagę. Niestety, no... Nie obeszło się bez strat po mojej stronie, że tak powiem. Nie obeszło się. Tu bym tylko wieżę na ciebie chciała, mój drogi, wystawić. Co to z tego będzie? Co to będzie? No, coś to jest. O ile arta mnie tutaj nie wyszpera. O! Tutaj przestrzał pan ma, kochany. Dobra, chodź pan, panie. Aha, no chyba, że już nikogo nie będzie. Dobra, w takim razie troszeczkę się zredefiniujemy, postawimy się w tym miejscu i będziemy ich ostrzeliwać. Tylko trzeba bardzo mocno uważać na Skorpiona. Ja myślę, że on tam gdzieś może być. Gdzieś tam może penisa wystawić za krzaka i to będzie bardzo zgubne w skutkach. Ja szybciej reloaduję, mój kochany ptaszku. Widziałeś? Aha, zdziwiłeś się chyba. No a tam już niestety, tak jak mówiłem, nie wyjadę, bo tam już rządzi prawdopodobnie Skorpion.
a ze Skorpionem nie chcę mieć nic do czynienia. Ich weiß nicht, nie verstehen, abytem. Pokaż boczek, dobrze, zacznie to czynisz. Te 2-9 to już będzie problem z przebiciem. Raz mogę przebić, raz mogę nie przebić. Ale póki co idzie jakoś. Jakoś to idzie. No, tak, na chybił trafił. Raz tak, raz tak. Ale ja mam też troszeczkę przewagę pozycji, dlatego że... Aha. No dobra. Ogólnie 1000 damage'u zrobiłem na ósemkach, no to wiecie, ja bym zrobił znacznie więcej, tylko że te 29 bardzo szybko zredefiniowała moje zapędy. Powiem szczerze, za tym krzaczkiem byłem święcie przekonany, że być może mnie nie spotnie, okazało się być inaczej. No ale dobrze, no szybka bitewka, co, będziemy czekać na koniec? Może nie, może jeszcze w jedną wyjadę. Spójrzmy na rezultaty, było to zwycięstwo, no i zrobiłem 5000 punktów doświadczenia z uwagi na mnożniki, które są bardzo przychylne dzisiejszego dnia. No cóż, lekki plus. Miałem jeden z lepszych wyników w bitwie, co jest dosyć wyjątkowe, dosyć nietypowe, niestandardowe, choćby z uwagi na ten subtelny fakt, że przecież padłem bardzo szybko. No ale to w takim razie nie ma powodu do jakichś potwornie wielkich zmartwień. Miałem taką koncepcję, żeby wyjechać w bitwę Thunderboltem, który to jest pojazdem zyskanym stosunkowo przeze mnie niedawno, z uwagi na to, że dostałem go jako prezent od jednego z moich kochanych widzów, ale jednak uczynię coś troszeczkę odmiennego, mianowicie pojadę teraz z Polakiem, z uwagi na to, że Polak, no wczytanie może być, art nie ma, 8-7 tiery, no nie jest źle. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć... Oj, to wielkie tornado. No, powiem szczerze, robi wrażenie. Może to nie jest, wiecie, jakieś nieprawdopodobnie zarąbiste z perspektywy czysto graficznej, ale jednak sama ta koncepcja, że coś się dzieje na mapie, że to nie jest taka mapa stuprocentowo statyczna, tylko są jakieś wydarzenia. Chciałbym jeszcze takie wydarzenia na innych mapach, to znaczy jakieś, nie wiem, gracie na przykład w mieście, nic się nie dzieje, a w pewnej minucie filmu, to znaczy filmu, ja już tak mówię z perspektywy nagrywania, ale w pewnej minucie gameplayu na tej mapie nagle coś się dzieje, nie wiem, most się zawala, albo załóżmy jakiś pocisk artyleryjski spada w budynek, magazyn eksploduje, mamy potężną eksplozję, która otwiera nam nową część mapy, która do tej pory była niedostępna do gameplayu. Załóżmy, zawsze by się to zdarzało po 5 minucie. Więc myślę, że w tym drzemie potężny potencjał, myślę, że dałoby się go wykorzystać i to by dodatkowo urozmaiciło gameplay, rozgrywkę, że załóżmy do pewnej minuty możecie tym mostem przejechać, a po tej minucie tego mostu już nie będzie, bo on zostanie wysadzony. Tudzież cokolwiek innego, no ja podałem akurat taki, a nie inny przykład. To może być na przykład wysadzenie jakichś zapór przeciwczołgowych, tak jak na Komarynie kiedyś było, że były zapory przeciwczołgowe przy wjeździe na wyspę, jeżeli ktoś miał czołgu ciężkiego, nie mógł w ogóle się tam dostać. Prawda, przecież mogłyby zostać wysadzone w pewnej minucie samego gameplayu. Albo jakiś budynek mógłby się zawalić. No wiecie, cokolwiek, żeby coś się działo, żeby były jakieś zmienne warunki na polu walki, takie tornado też jest super. Teoretycznie to jest typowo statyczne, no tylko i wyłącznie wizualne, bo przecież ono nie przechodzi przez samą mapę i to by było takie za bardzo figlarne, gdyby przechodziło przez mapę jeszcze tutaj, chociaż z drugiej strony, to też by było fajne, że na danej mapie w pewnej minucie przychodzi tornado i przez to zmniejszona jest widoczność, załóżmy, jakaś zamieć przychodzi, takie oskryptowane, bardzo fajne momenty, albo wręcz losowe, chociaż gdyby były losowe, to ludzie za bardzo by się na nie wkurzali. To by musiało być typowo oskryptowane, tak jak to miało miejsce w przypadku na przykład gry World of Tanks, gdzie od początku, wchodząc do bitwy, mieliśmy zaznaczone, że tajfun przyjdzie, załóżmy, za 5 minut i bardzo mocno widoczność się wtedy zmniejszy. Myślę, że to by było fajne w zastosowaniu typowo świata czołgowego. Dobra. No i co? Gramy Polakiem. Chciałbym gwiazdkę tutaj zbić, wiecie, tak wam powiem szczerze, bez bicia. Progetto pojechał na drugą flankę, to akurat mnie cieszy. To jest taki przeciwnik niemiły. Ja już się świecę, więc wiedzą, że tutaj będę jechał. I teraz tak. Aha! No. No, to mogło wejść spokojnie. No gościu, niby ci zajechałem i przez to zerwałeś, ale w praktyce to ty się we mnie wdupiłeś, po prostu nie widziałeś, że ja tu stoję. Więc sorry Wery, to nie moja wina była. Kurde, gdzieś wyjechał. Ja byłem przygotowany na tamtego. Goddammit, no zepsułeś mi po prostu, no. Fakir, Snake. Dobra, mamy damage. We have the magiem. Lüwe to niestety jest potężna lufa, z dobrą penną. Jak se załaduje golda, to z łatwością mnie przebija, bez golda zresztą również, więc trzeba mieć wyczucie. Na umyślnie sobie zreperowałem gąskę, bo wiedziałem, że jak Lüwe strzelił, to teraz ja będę mógł wstrzelić darmową pestkę praktycznie w tych przeciwników. Ja szybko ładuję. Burzakiem mnie? Ty draniu! Co ty myślisz, że ja burzaków nie mam? O, dobra, to już trzeba goldzika, bo to już mogę nie przebijać.
No cóż, no jeżeli Lwy będzie walił burzakami, to nie fajnie, bo to tak jakoś tak troszeczkę jakby koślawo będzie. O, co ty to robisz, synek? Póki co bitwa idzie dobrze, 1600 punktów damage'u mam. Lwy przeskoczył, dobra, to zmienia prawa natury. O kurde, no to słabo. No to słabo się podziało. Oj, oj, oj. A on mnie teraz będzie detrakował już do końca. Stojąc tutaj, całe szczęście nie z damage'em może mnie klepać, ale to i tak mnie przytrzymuje dla lwa. No cóż, szkoda, że mi się stalowa siana w ten sposób nie nabija, ale dobrze, że nie z damage'em. Nie jest źle, mogło być gorzej. Pokaż tą tłustą dupę, ty wieprzu! Będzie mnie oklepywał! Dobrze, dobrze, on jest dobity. Tylko, że niestety, no przestrzału na Black Prince'a, to ja nie mam. Już dwójkę mnie klepią? No chyba kpicie. Tygrys jeden się dorzucił. Ja pierdykam, stary, czy to by się to nie znudzi? Dobra, no mogę... A widzicie, tego kiedyś nie było, teraz mogę sobie naprawić. Widzisz ty, stumbagowy fiutku, nie przewidziałeś, co? Że sobie zestaw zregeneruje, że tak powiem, no to cisnę na was. 2350 punktów damage'u, to już jest fajna bitwa. Tylko niestety bitwa będzie przegrana. To mnie smuci, no ale co zrobić? Na to czasami się po prostu wpływu nie ma. O, to powinno było wejść. Teraz już mnie zrobił z damage'em. On ma bardzo szybki reload, też na to muszę mieć baczenie. Dobra. Będzie klepał, ale nie zawsze przebija, tyle dobrze. Tiger, dobrze, że go zastawiłeś, panie Tygrys. To teraz akurat dobrze dla mnie zrobiłeś. Nie wiem, czy Tygrys... O, ja mam na goldzie strzał. Nie wiem, czy Tygrys... Jakim jest graczem po prostu, wiecie? Dobra, fajnie. Szkoda, że bitwa przegrana, bo naprawdę gwiazdkę to bym teraz bił mocarną. No kurde, levele 3500 punktów damage'u to jest bardzo dobrze. No a ja nawet nie miałem kiedy się cofnąć na tą mapę, cały czas byłem pod ostrzałem, tak? Więc no, osobiście nie dopatrywałbym tutaj śladów przegranej w sobie samym. To znaczy uważam, że jednak dużo robiłem, tym bardziej, że ja sam trzymałem na tej flance 3 pojazdy wroga, więc goddamit, gdyby każdy nasz pobratymiec z drużyny trzymał 3 pojazdy wroga, no to by nie skapowali, prawda? Dobra, lekki plus, niestety tej gwiazdki nie było, o czym mówiłem, smutne to, ale czasami tak bywa. Ale i tak 3000 punktów doświadczenia wpadło fajnie, bo ja ten pojazd obecnie rozwijam. Mam już 30, potrzebuję jeszcze 16, no plus 100, no to powiedzmy... No niecałe 10, o, tak to nazwijmy. I będę miał lepsze działo, a z lepszym działem ten pojazd już pokaże ząbki zupełnie inaczej będzie się nim grało. Dobra, no to co, myślę, że odcinek Czech sobie tutaj zakończymy. Na razie z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na tymże kanale. Jeżeli wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcielibyście wesprzeć kanał, nie zapominajcie o patronajcie. Hej ludziska, cześć!